Zacznijmy od prostego obwodu elektrycznego. Tutaj mamy źródło napięcia, czyli na przykład bateria. Jeden biegun, drugi biegun. Tutaj niech będzie plus, tutaj niech będzie minus. Tutaj mamy jakiś przewód oraz tutaj mamy opór. Opór o wartości R i to jest połączone, prawda, z drugim biegunem. My teraz wiemy, że w układzie pojawi się teraz stały prąd elektryczny i kierunek tego prądu jest od potencjału wyższego do potencjału niższego. Taka jest nasza umowa, prawda? Tak żeśmy się zawsze umawiali i tu jest kierunek prądu elektrycznego. Jeśli teraz nośniki ładunku są elektrony, no to wtedy oczywiście one płyną w kierunku przeciwnym. I teraz, gdy rysujemy takie obwody elektryczne, no to nie rysujemy tak, jak jest tutaj, tylko rysujemy w następujący sposób. O, jedna kreska, druga kreska. Tak oznaczamy źródło napięcia, prawda? Plus, minus. Tutaj są nasze przewody. Tutaj jest nasz opór. I łączymy w taki sposób. Dobrze? I znowu kierunek prądu jest wyznaczony właśnie od potencjału wyższego do potencjału niższego i mamy nasz prąd. I teraz, gdy ładunki są przenoszone przez baterię, czyli źródło napięcia, to napotykają opór wewnętrzny. Czyli te nasze źródło napięcia, które tutaj mamy, one też ma w sobie pewien opór i ten opór, tak zwany opór wewnętrzny, oznaczamy przez małe r. Okay? I wtedy możemy to narysować w następujący sposób, żeby pokazać eksplicytnie ten opór wewnętrzny. Czyli rysujemy w następujący sposób. Tutaj mamy plus, tutaj mamy minus. Okay. Teraz rysujemy sobie właśnie ten opór wewnętrzny. Opór wewnętrzny i tutaj mamy nasz normalny opór zewnętrzny i łączymy z drugą stroną źródła napięcia. Czyli tutaj mamy nasze duże R, a tutaj mamy właśnie małe r. To jest ten opór wewnętrzny, który jest związany z naszym źródłem napięcia. I to jest nasze, prawda, źródło napięcia. O, ta część to jest dokładnie nasze źródło napięcia. Ten opór jest częścią źródła napięcia. No dobrze, proszę Państwa, to co to jest teraz ta siła elektromotoryczna? To ja napiszę teraz pewne równanie, pewną równość i zaraz sobie wytłumaczymy, czym jest ta siła elektromotoryczna. Mamy tak. O, i znowu tu mamy kierunek prądu. I teraz mamy tak, że I, natężenie prądu elektrycznego w tym układzie, to jest właśnie E podzielone przez R dodać R. Zaznaczmy sobie ten wzór. I zaraz sobie go omówimy. E to jest właśnie nasza siła elektromotoryczna. To jest taki ważny parametr charakteryzujący źródło napięcia. Jest to parametr charakteryzujący właśnie źródło tej różnicy potencjałów, którą mamy. I zaraz zrozumiemy to lepiej. Ktoś by mógł tak szybko powiedzieć, a to jest jak po prostu jakaś różnica potencjałów, ale to nie jest takie proste. Tutaj są pewne subtelności, które trzeba dobrze zrozumieć. Więc na razie powiedzmy, że siła elektromotoryczna to jest właśnie parametr, który charakteryzuje źródło napięcia. I tutaj mamy pewien wzór, prawda? Tak wyraża się natężenie prądu elektrycznego. Proszę zobaczyć, że ten opór duże R i opór małe R, one są połączone szeregowo, więc tutaj się dodają te opory, prawda? Duże R dodać małe R. I tak jak powiedziałem, zaraz lepiej zrozumiemy, czym dokładnie jest ta siła elektromotoryczna. Przekształćmy sobie teraz ten wzór. Napiszmy sobie, że teraz tak. Siła elektromotoryczna to się równa I razy duże R dodać I razy opór wewnętrzny. Dobrze? Teraz tak. Oznaczmy sobie potencjały w pewnych punktach na tym obwodzie. W tym punkcie potencjał oznaczmy sobie przez VA. W tym punkcie potencjał oznaczmy sobie przez VB. Teraz zakładamy, że przewody, możemy pominąć opory tych przewodów i tak jak powiedziałem kilka wykładów temu, wtedy potencjał nie zmienia się na takim przewodzie. Czyli taki sam potencjał będzie tutaj. Tutaj też będzie potencjał VA, a tutaj będzie też potencjał VB, prawda? Dokładnie ten sam potencjał. Czyli widzimy, że teraz na tym oporze duże R mamy pewną różnicę potencjałów. I możemy teraz zastosować bezpośrednio prawo Ohma do tego kawałka obwodu i napisać sobie, że natężenie prądu elektrycznego to jest po prostu równe VA minus VB podzielone przez wartość tego oporu, prawda? A to zapiszmy sobie, że to jest różnica potencjałów. Dodajmy tu jeszcze taki indeks I. To znaczy jest to różnica potencjałów VA minus VB w tym obwodzie, w którym płynie prąd I. Zaraz rozumiemy, dlaczego to jest ważne. I dzielimy to przez R, prawda? No to możemy sobie zapisać, że różnica potencjałów, gdy płynie ten prąd I, to się równa I razy R. I następnie podstawmy sobie ten wzór
tutaj, do naszego wzoru na siłę elektromotoryczną. I otrzymujemy, że siła elektromotoryczna to się równa delta V i dodać I razy R, a z tego otrzymujemy, że delta VI równa się siła elektromotoryczna minus I razy R. Zaznaczmy sobie ten wzór i zaraz ten wzór sobie omówimy. Jeszcze raz, co to jest te delta VI? Na tym rysunku delta VI to jest różnica potencjału VA minus VB na tym oporniku, ale to tak samo jest ta sama różnica potencjałów po lewej stronie, prawda? Po lewej stronie na tym obwodzie VA minus VB. Czyli to jest różnica potencjałów na biegunach naszego źródła napięcia, czyli na biegunach naszej baterii, gdy płynie prąd. Czyli możemy na przykład sobie tutaj zaznaczyć, że tutaj jest, o, powiedzmy VA, a tutaj na przykład mamy VB, prawda? I tutaj mamy dokładnie tą różnicę potencjałów. Mamy, że delta VI równa się VA minus FVB, tak jak żeśmy sobie wcześniej napisali. Czyli to jest różnica potencjałów na biegunach tej baterii, gdy płynie prąd o wartości I. I proszę zobaczyć, że ta różnica potencjałów delta VI to jest siła elektromotoryczna odjąć I razy małe R. Czyli ta różnica potencjałów tutaj VA minus VB, tak zwane napięcie zasilania, ono zależy od natężenia prądu elektrycznego. Napięcie zasilania zależy od I. No dobrze, zobaczmy teraz, co się dzieje, gdy I się równa 0. Rozpatrzmy sytuację, gdy I równa się 0, to znaczy nie płynie prąd. Popatrzmy sobie na ten obwód. Kiedy prąd nie płynie? No prąd nie płynie wtedy, gdy R jest równe nieskończoność, gdy opór jest równy nieskończoność, lub inaczej można sobie wyobrazić, po prostu rozłączamy ten układ, prawda? Rozłączamy ten układ i wtedy nie może płynąć prąd, lub inaczej opór jest nieskończony. No to wtedy proszę zobaczyć, co się dzieje. To wtedy otrzymujemy, że delta V równa się siła elektromotoryczna. Zapiszmy sobie, zaznaczmy sobie ten wzór. Czyli tu, a tutaj ta różnica potencjałów to jest delta V, gdy I równa się 0. Ok? Czyli proszę Państwa, mamy następującą sytuację. Siła elektromotoryczna to jest właśnie różnica potencjałów na biegunach źródła, gdy nie płynie prąd. Prawda? Gdy nie płynie prąd, popatrzmy jeszcze raz na to równanie. Gdy nie płynie prąd I równa się 0, to wtedy różnica potencjałów, która jest tutaj narysowana na tym schemacie u góry, to jest dokładnie nasza siła elektromotoryczna. Dla kompletności może jeszcze dodam, że spójrzmy jeszcze raz tutaj na te równanie. Jeżeli małe R jest równe 0, jeżeli opór wewnętrzny jest zerowy, co oczywiście jest nierealne, tam zawsze jest jakiś opór wewnętrzny, no to wtedy też dostajemy, że różnica potencjałów, jaka jest, to jest po prostu siła elektromotoryczna, prawda? Ale jak mówię, tam jest zawsze jakiś opór wewnętrzny, mimo to w kolejnych wykładach często będziemy zakładać, że możemy sobie pominąć opór wewnętrzny. No to dobrze, proszę Państwa, to wróćmy do tej naszej definicji siły elektromotorycznej, do której doszliśmy. I zróbmy sobie jeszcze raz rysunek, żeby sobie to utrwalić. Narysujmy sobie źródło napięcia, czyli na przykład bateria. Tutaj mamy jeden biegun, oznaczmy sobie przez plus. Tutaj mamy drugi biegun, oznaczmy sobie przez minus. I teraz nie płynie prąd. Załóżmy, że nie płynie prąd, prawda? Tak jak tutaj na tym rysunku nie płynie prąd. I mamy tutaj jakąś różnicę potencjałów. No i wiemy, że wtedy siła elektromotoryczna to jest dokładnie ta różnica potencjałów, prawda? Prąd jest równy 0. Ok? Czyli wiemy, co to jest dokładnie teraz siła elektromotoryczna. Teraz weźmy sobie dokładnie te same źródło napięcia. Jeden biegun, znowu drugi biegun, tu mamy plus, tutaj mamy minus. Teraz łączymy to jakimś przewodem. Tutaj mamy nasz opór. Łączymy z tym biegunem baterii. Tutaj mamy opór R. I teraz mamy tutaj jakiś prąd, prawda? Płynie prąd I. I teraz na przykład biorę ten punkt i biorę ten punkt. I mierzę teraz różnicę potencjałów delta VI, prawda? Tutaj mamy jakiś opór wewnętrzny małe r. I teraz wiemy, że ta różnica potencjałów, która jest taka sama na biegunach tej baterii, gdy płynie prąd, to jest wtedy równe siła elektromotoryczna minus I razy r. I to jest mniejsze od tej siły elektromotorycznej. Czyli to napięcie zasilania, gdy płynie prąd, jest mniejsze niż siła elektromotoryczna. Ok?
Teraz jeszcze możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, to jaki jest maksymalny prąd, jaki płynie przez taki obwód. Weźmy sobie ten obwód, który mamy tutaj narysowany i mamy ten wzór, że I równa się E podzielone przez duże R dodać małe R. Maksymalny prąd będzie wtedy, gdy duże R będzie równe 0. Prawda? Czyli zróbmy sobie jeszcze raz rysunek. Mamy plus, tutaj mamy minus, tutaj mamy nasz opór wewnętrzny, który zawsze jest w jakimś źródle napięcia. O, przepraszam, teraz nie mamy oporu zewnętrznego, teraz duże R jest równe 0, tutaj mamy R plus i minus, czyli maksymalny prąd, jaki może płynąć przez dane źródło napięcia, przez jakąś baterię, to jest dokładnie siła elektromotoryczna podzielone przez opór wewnętrzny, prawda? Zgodnie tutaj z tym wzorem, jeśli podstawimy duże R równe 0. No dobrze, proszę Państwa, to już wiemy, już mamy zrozumienie, czym jest siła elektromotoryczna. Teraz chciałbym pokazać troszeczkę inną formę zdefiniowania, czym jest ta siła elektromotoryczna. Narysujmy sobie jeszcze raz źródło napięcia, źródło różnicy potencjałów. OK. Tutaj niech będzie biegun dodatni, tu niech będzie biegun ujemny. Potencjał na tym biegunie niech będzie V+, a na tym drugim biegunie niech potencjał będzie V-. Teraz różnica potencjałów, jaką mamy, czyli V plus minus V minus, to wiemy, że to jest właśnie siła elektromotoryczna, gdy nie płynie prąd, prawda? A teraz nie płynie prąd. I teraz bateria przenosi na przykład elektron z jednego bieguna na drugi przenosi. OK? Przenosimy teraz elektron z jednego bieguna na drugi. No to proszę Państwa, policzmy sobie teraz tą siłę elektromotoryczną. Siła elektromotoryczna równa się V plus minus V minus. A teraz z definicji różnicy potencjałów to jest po prostu całka po jakiejś trajektorii od tego bieguna dodatniego do bieguna ujemnego natężenie pola elektrycznego i roczny skalarny dr, prawda? Po tej trajektorii, po której przenosimy. A to się równa 1 nad wartość tego ładunku, który przenosimy plus minus Q razy E iloczyn skalarny dr. A to jest po prostu równe 1 nad Q całka od plus do minus od bieguna dodatniego do ujemnego siła iloczyn skalarny dr. A to jest nic innego. Ten obiekt to jest po prostu praca, którą oznaczamy zwykle przez W, prawda? Siła razy przesunięcie to jest praca, a tutaj jeszcze całkujemy po tej trajektorii, czyli to jest po prostu ogólna definicja pracy. A więc to jest praca podzielone, to jest praca podzielone przez Q. Proszę zobaczyć, że tutaj źródło musi wykonać pracę, żeby przenieść ten ładunek z bieguna dodatniego na biegun ujemny. Jeśli mamy biegun dodatni i mamy biegun ujemny, to mamy pole elektryczne, mamy pole elektryczne i teraz jak mamy ładunek elektryczny i przenosimy, źródło przenosi elektron w tym kierunku, to musi wykonać pracę przeciwko siłom elektrycznym, prawda? Źródło napięcia wykonuje pracę przenosząc te elektrony z bieguna dodatniego na biegun ujemny. Czyli zapiszmy sobie, proszę Państwa, jeszcze raz, że siła elektromotoryczna to jest praca podzielone przez ładunek. I zaznaczmy sobie ten wzór. To jest inne sformułowanie siły elektromotorycznej. Więc tak, ładunki są przenoszone przez źródło napięcia w tym źródle. I siła elektromotoryczna to jest właśnie stosunek pracy wykonanej przez źródło przy przenoszeniu jakiegoś ładunku do wartości przenoszonego ładunku. I to jest właśnie zadanie źródła. Dzięki na przykład energii chemicznej źródło wykonuje pracę i przenosi ładunki. Dzięki temu płynie prąd. Dziękuję.